Oliwia ma białaczkę? Alicja Stańko dalej nie może dojść do siebie po tym, jak Oliwia z gimnazjalnej pierwszej D przyznała się jej, że jest poważnie chora. Nauczycielka od razu powiedziała o tym wychowawcy dziewczynki Dominikowi Huberowi. No wiesz co, powiem ci, że mnie to też ścięło z nóg, naprawdę. To jest nieprawdopodobne po prostu. My musimy rozmawiać z rodzicami, oferować im jakąś pomoc. I może zadzwoń do nich, co? Ty masz z nimi lepszy kontakt. Ja po prostu cały czas jestem w szoku. Ja tam tylko matka, bo jej tata pracuje od lat w Stanach. To zadzwoń do mamy. Ale wszystko będzie dobrze, no damy radę. Stubiel. Będziemy ją wspierać, pomożemy jej, wszystko naprawdę się ułoży, będzie dobrze. Nauczyciele martwią się o uczennicę. Bardzo chcieliby jej jakoś pomóc. Ani przez chwilę nie podejrzewają, że Oliwia kłamie. Nie odbiera. To nagraj na sekretarkę. Dzień dobry. Dominik Huber z tej strony. Proszę pilnie pani o kontakt. Dziękuję, do widzenia. Pewnie odzwoni za chwilę. Może ja pójdę i porozmawiam z Oliwią? O, świetny pomysł. Idź. Teraz na pewno potrzebne jej wsparcie. Oliwia jest taka fajna, radosna dziewczyna. I tu taki dramat. Słynna krankheit. A najważniejsze, że jest już pod opieką lekarzy. I będzie dobrze, na pewno. I hoffe, dass sie gesund wird. Oliwia nie zdaje sobie sprawy, że swoją wymyśloną chorobą spowodowała wielkie poruszenie wśród nauczycieli. Jest przekonana, że to tylko nieszkodliwe kłamstwo. Oliwia, pani Stańko powiedziała mnie o twojej chorobie. Patrz mi przykład. O tej białaczce? Tak. Oliwia, jak cię czujesz dzisiaj w ogóle? Dobrze, wszystko jest w porządku. Dasz radę zostać do końca lekcji? Tak, dam radę. Jak potrzebowałeś jakiejś pomoc, proszę dawać znać. Dobrze, dziękuję bardzo. I na pewno będzie dobrze. Dziękuję. Ej, Oliwka, co jest? Co to było? Jesteś na coś chora? Czemu nam nic nie powiedziałaś? Boże, dziewczyny, to jest ciema się miałam tej Stańko białaczce, że mam, bo coś tam się szpiało w ogóle. No to pojechałaś. Ale czaty, to ja z nim się nie będzie ciebie czepiał, no bo kto, no kto by się czepiał śmiertelnie chorej? No wiadomo, przecież może w końcu będę miała z nimi spokój. I nie tylko z nimi. Mamy pomoc, chodź. Chodź, coś pokażę. Ale o co chodzi? No, sorry, sorry, przesuńcie się. Sorry. Ej, co się pchacie? To jest kolejka. Ale ona nie będzie stać w kolejce. Niby z jakiej paki? Bo ma białaczkę, młotku. Ej, pogięło cię. Przecież nikomu ja się rozpowiadać. Cicho, uspokój się, wiem co robię. Chodź, pokażę coś. Ej, zróbcie jej miejsce. Nie wiecie, że białaczka to jest śmiertelna choroba? Nie widzisz, że ona ledwo na nogach stoi. Nie, no sorry, nie widziałam. No to teraz wiesz. Dobra. Poprosimy trzy koleje, trzy drożdżówki. Drożdżówki obojętności? Tak, tak. Tak, obojętności. 13,50 mam teraz. Kurde, zapomniałam portfela. Ma ktoś pożyczyć? No sorry, nie mam nic. Ej, ona musi regularnie jeść. Ludzie, proszę was. Dzięki. Proszę. Dzięki. Dzięki bardzo. Poczekaj chwilkę, dam ci sok, dobrze? Dziękuję bardzo. Będzie wszystko dobrze. Dziękuję, nie trzeba było. Smacznego. Jeszcze zarobiłyśmy. To, że tak palnęłam Stańko tej biłaczce, było po prostu genialne. No kurde, przecież teraz wszyscy nauczyciele za mną latają, przecież to jest logiczne. No Boże, ale czadowo. Gimnazjalna pierwsza D czeka na kolejną lekcję. Dziewczynie coraz bardziej podoba się pomysł udawania ciężko chorej i zamierza to wykorzystać w swojej klasie. Boże. Jezu, Oliwka, Oliwia? Co ci jest? Oliwia. No nie stójcie tak, pomóżcie mi ją podnieść. Podaj krzesło. Podaj krzesło. Tak. Podaj krzesło. Jest. Oliwka, co ci jest? Manika, wszystko już dobrze? Ja nie chciałam ci mówić, ale... Ja mam białaczkę. Co? No, przepraszam. Czemu od razu mi nie powiedziałaś? No bo wiesz, ten twój kuzyn w ogóle, nie chciałam cię tak dołować. Kurde, a ja jak ostatnia świnia tak na ciebie naskoczyłam. Przecież nic nie wiedziałaś. Nie, przecież to nie twoja wina. Ale teraz już wiem i we wszystkim ci pomogę. Wszyscy ci pomożemy. Tak, dzięki. Tak. Dzięki, ej. Mam jeszcze takie jedno pytanie, bo wiecie, ten referat z chemii trzeba napisać i nie wiem, czy zdążę, bo jestem w szpitalu i w ogóle będę po lekcjach. Niczym się nie martw, ja ci go napiszę. Tak? Dzięki, jesteś kochana, ej, naprawdę. A pójść ci po wodę? No, jakbyś mogła. Nie ma sprawy. Koledzy i koleżanki Oliwii uwierzyli, że dziewczyna ma białaczkę i bardzo się przejęli jej chorobą. Oliwia wykorzystuje ich pomoc.
To wszystko jest poszanione. Najpierw mój kuzyn ma białeczkę, a teraz Oliwka. Ale ja nie zostawię jej z tym samej. We wszystkim jej pomogę. Co ja mam robić? I stań na czatach, a ja tutaj... A gdzie poszła Boźnia? Druga B gimnazjum właśnie skończyła lekcję. Marta obiecała Michałowi, że pomoże mu przygotować wymarzoną randkę z Patrycją. Chłopak chce ukraść Woźnej klucze do tylnego wejścia do szkoły. Woźna idzie, co ja mam robić? Chwilę, nie mam tego klucza. Powiedz coś jej, nie wiem. Proszę pani, bo jacyś dreszarze próbują się włamać do samochodu pana dyrektora. Gdzie? No tam, na zewnątrz. Biegnij do pokoju jakiegoś nauczyciela przyprowadź. Szybko, dobrze. Ja na parking lecę. Michał, pospiesz się. Woźna zaraz tu będzie. Bierz ten... Już prawie, chwilę, jestem. Chodź, idziemy. Uciekamy, chodź. Sorry. O Jezus. Widziała nas? Chodź. Chyba nie. Zarąbiście wymyśliłaś tę akcję z dresiarzami. Uratowałaś mi tyłek. Spoko. Ojej, jak będę jeszcze raz taką akcję organizował, to tylko z tobą, dobra? To co, spotkamy się jeszcze? No pewnie, że tak. Tylko wiesz, no ja nie wiem, czy ty chcesz ze mną. Bo Michał, ja chciałem ci coś powiedzieć. Patrycja idzie, czekaj, muszę iść. A, słuchaj, musisz mi załatwić rzutnik, dobra? Bo ja chciałam od kolegi pożyczyć, ale on nie może, musi do warsztatu coś zanieść, nie wiem. Proszę cię, pomóż mi. Dzięki wielkie. Idę się umówić z Patrycją. Marta chciała powiedzieć Michałowi, jak bardzo jej się podoba, ale był tak pochłonięty randką z Patrycją, że nie zwracał na nią uwagi. Marta, w porządku? Tak, wszystko w porządku. Marta, ty znowu płaczesz? Nie. Marta. Ja naprawdę myślałam, że między mną a Michałem coś zaczyna się dziać. Chciałam mu nawet powiedzieć o tym, co do niego czuję, ale dobrze, że tego nie zrobiłam, bo wyszłabym na kompletną idiotkę. Cześć, Patrycja. Zajmę ci dosłownie 2 minutki. Już ci mówiłam, nie lubię kina, knajp ani spacerów, okej? Będziesz z tego zadowolona, gwarantuję ci. Co jakbym ci zorganizował prywatne kino w szkole po godzinach? No poważnie? Chcesz się łamać do szkoły? No, bądź paczką o 20, to się przekonasz. Okej, ale lepiej, żeby to nie była jakaś lipa. Żadna lipa. To będzie najlepsza randka w twoim życiu, gwarantuję ci. No i kto właśnie umówił się z najfajniejszą dziewczyną w szkole? Michał Rudnicki! I ta randka to będzie dopiero początek. Patrycja będzie moją dziewczyną jak nic! Nauczyciela WF-u zaniepokoiło zachowanie Marty. Tomasz Dudziak zauważył, że jest ostatnio smutna i często płacze. Chce o tym porozmawiać z jej wychowawczynią. No kojarzę. Taka miło uśmiechnięta dziewczynka. No. Chyba są z tym jakieś problemy, bo 2 razy dzisiaj płakała, ja ją na tym przełapałem. A był gdzieś w okolicy Michał Rudnicki z drugiej C? Rudnicki, tak, ale on jej coś zrobił, czy... Można powiedzieć, że tak, Marta jest z nim szaleńczo zakochana, ale wygląda na to, że bez wzajemności, wiesz? No to szkoda. No dobrze, oddaj, może się dogadają, wiesz? No może, czyli miłość jednak. Dzień dobry, wchodzimy. Marta jest załamana. To dzięki niej Michał umówił się z Patrycją. Nastolatka nie ma odwagi powiedzieć mu, że wolałaby sama pójść z nim na tę randkę. Udało się, umówiłem się z Patrycją. Super, bawcie się dobrze. Nie, no, powiedz, czemu się tak nerwujesz? Nie denerwuję się. Ale powiedz, dobra, udało ci się z tym rzutnikiem? Tak, pożyczę go od brata. Super, a kiedy mamy po niego do ciebie przyjść? Przyniosę ci go pod szkołę. Super. Wyrobisz się przed 8? Wyrobię, ale to będzie ostatnia rzecz, jaką dla ciebie zrobię. Ej, Marta, ale... Die Themen sind Familie? W gimnazjalnej 1D kończy się lekcja języka niemieckiego. Cała klasa jest przejęta wymyśloną chorobą Oliwii, włącznie z wychowawcą klasy Dominikiem Huberem. Oliwia natomiast coraz bardziej wykorzystuje swoje kłamstwo, żeby uniknąć nauki. Das ist notwendig, sonst geht das leider dann nicht, okay? Bitte, Olivia. Przepraszam, bo ja nie wiem, czy się zdążę przygotować, bo ja jutro i pojutrze jadę do szpitala. Natürlich, ja, ich verstehe. Nie przejmuj się tym, tę powtórkę, jedź na niej spokojnie, ja? Znajdziemy termin, napiszę się później. Dziękuję. Das geht schon in Ordnung. Ja. Ein anderen, vielen Dank. Bis übermorgen. Ej, te badania to coś poważnego? Wiesz, przywiołaś się, jest wszystko poważne. Kurczę, straszne. Jakbyś czegokolwiek potrzebowała, to powiedz, dobra? Dobra. Ej, a ja tak sobie pomyślałam, czy może byś mi poruszyła swój tablet, bo wiesz, ja nie będę miała w ogóle co robić na te badanie. Dobra, nie ma sprawy, bierz. Dzięki. Jakbym wiedziała, że ta akcja z białeczką tak wyjdzie, to już wcześniej przecież bym to wymyśliła. No kurde, przecież teraz wszyscy nauczyciele ze mną latają, to chyba jest logiczne, no nie? No i uczniowie mi pomagają. Boże, no przecież ja tym krzywdę nikomu nie robię.
Agatko, jesteś! Ale śpiewa Agatka już cała szkoła uczy o tym, jak to się na białaczkę kończy. Po lekcjach na Oliwie czekają jej dwie starsze koleżanki. Dziewczyny świetnie się bawią, wykorzystując kłamstwo trzynastolatki. Dobre. Patrzcie, zostałam od jednej laski z mojej klasy. Wiecie, aż stanę na nogi. O, super! Masakra. No to co? Na razie. Spadamy na autobus. No dobra, ale poczekajcie, chwilę, mam lepszy pomysł, poczekajcie. Ej, sorry. Tak? Pożyczyłbyś mi 3 dychy na taksówkę, bo się strasznie źle czuję. Spoko. Trzymaj. Dzięki. Trzymaj się, pa. Cześć. Ojka? Tak? Wszystko okej? Okay? Tak, wszystko dobrze, tylko trochę się kiepsko poczułam, no i Marcin pożyczył mi 3 dychy na taksówkę. Może pojadę z tobą, co? Pomogę ci, będzie bezpiecznie. Nie, naprawdę nie trzeba. Na pewno? Na pewno, dziękuję. Dobrze, do widzenia. A patrzcie, co mam. Ale masakra. Dajesz radę? Alicja Stańko zauważyła dziwne zachowanie Oliwii. Zaczyna podejrzewać, że dziewczyna wcale nie czuje się tak źle, jak mówi. Kogo ty tak wypatrujesz, Alicja? Oliwii Dubiel. Dubiel? Koła się poczuła? Czy tak mi powiedziała? Pożyczyła nawet od kolegi pieniądze na taksówkę. Jak tylko się odwróciłam, to podbiegła do koleżanek z wielkim entuzjazmem i z dumą pokazywała im te pieniądze. Dziwne. Wymyślałaby choroba? Trudno uwierzyć. Prawda? Do widzenia. Do widzenia. A ty, to mama dotarła do ciebie? Ej, Tomek. Tymczasem przyjaciółka Oliwii, Mańka, nie zamierza siedzieć bezczynnie, wiedząc, że jej koleżanka jest bardzo chora. Chce zmobilizować całą klasę, żeby pomóc Oliwce. Panowie do szatni. Do szatni. Z szatni wychodzimy wszyscy. Jest temat do ogarnięcia. Kurde, ludzie, my nie możemy siedzieć tak z założonymi rękami. Musimy jakoś pomóc Oliwce. No, ale to wszystko nie zależy od nas, tylko od lekarzy. No, możemy jej pomagać w kartkówkach, w zadaniach, ale przecież jej nie wyleczymy. Chyba, że znajdziemy dla niej dawcę szpiku. Jak mój kuzyn zachorował, zrobiliśmy wielką akcję. Plakaty, ulotki, żeby ludzie zgłaszali się do banku dawców. No i to go uratowało. No to dobrze, robimy to samo, co dla twojego kuzyna, dla Oliwki. Super. Podsyłasz mi projekt plakatów i ulotek na maila dzisiaj. Ja to wszystko kopiuję i wydrukuję to u ojca w robocie. To czy jutro bierzemy wszyscy jak najwięcej? No i oblepiamy miasto. I oblepiamy miasto, dokładnie. Tak jest. Lecę do domu i od razu siadam do tych plakatów. Do zobaczenia jutro. No zobacz. Kto idzie na wojsko, idzie ze mną. Dobra. Znajdziemy dla Oliwki dawcę szpiku. Choćby nie wiem co. Wiem, że białaczka to okropna choroba, ale mój kuzyn się z niej wygrzebał i Oliwce też się uda. A my jej w tym pomożemy. Późnym popołudniem Michał Rudnicki z gimnazjalnej 2A przyprowadza do szkoły Patrycję Szybińską. Zakochany chłopak chce zorganizować dla dziewczyny randkę marzeń w szkole. Nie mogę uwierzyć. Myślałam, że jesteś wyskończony młodzież, ale widocznie grubość pomyliłam. Ha, mam jeszcze wiele niespodzianek. Super. Wiesz co? To ja też mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Wow. Ja też dopiero się rozkręcam. To jaką salę wybierasz? Nie wiesz? Kurczę, w życiu bym się nie spodziewała, że Michał przygotuje taką akcję. W końcu jakiś facet zrobił coś nieoklepanego. Kto wie, może nawet wyjdzie coś z tego więcej niż tylko jedna randka. Do udanej randki Michałowi brakuje jeszcze tylko rzutnika, który obiecała mu Marta. Dziewczyna przynosi rzutnik, ale jest jej coraz trudniej pomagać ukochanemu chłopakowi w zdobyciu innej dziewczyny. No bo ci kompletnie odbiło. Serio, chcesz patrzeć na to ilustrory i jeszcze im w tym pomagać? To jest ostatnia rzecz, jaką dla niego robię. Już mu to powiedziałam. Ja mam nadzieję. Co, on tu powinien być? Tak. Pójdę sprawdzić. Nie. Marta, chodź, musisz to zobaczyć. Co? Tylko nie to! Marta jest w szoku. Bardzo zabolał ją widok całujących się Michała i Patrycji. W głębi duszy miała nadzieję, że ta randka się mimo wszystko nie uda. No i w końcu gadasz do rzeczy. Ja wiem, że ja obiecałam Michałowi, że mu pomogę. Ale jak ich razem zobaczyłam, to mnie to rozwaliło. On powinien na tę randkę zabrać mnie, a nie Patrycję.
Co, zaczynamy w końcu? Wiesz co, daj mi jeszcze zadzwonić, okej? Okay? Okej, okay, tylko szybko. Michał jest szczęśliwy, ale zaczyna się coraz bardziej denerwować. Marta już dawno powinna tu być z rzutnikiem, bez którego randka nie wypali. Chłopak boi się reakcji Patrycji, która zgodziła się na spotkanie tylko dlatego, że Michał obiecał jej naprawdę wyjątkowy wieczór. Marta, gdzie ty jesteś? Dlaczego ode mnie nie odbierasz? Patrycja już tutaj jest, ja potrzebuję tego rzutnika i to zaraz. Patrycja! O, tutaj jesteś. To co, zaczynamy? Wiesz co, bo jest taki mały problem. Jaki problem? No, z tym rzutnikiem. Musimy jeszcze chwilkę na niego poczekać. A jak długo zajmie ta chwila? Szczerze to nie wiem. Czy mam tu kwitnąć północ i nawet nie wiem, czy w ogóle obejrzymy jakiś film? Znaczy, obejrzeć na pewno obejrzymy, gwarantuję ci to. Tylko taka mała obsuwa, naprawdę. Ale może pójdziemy gdzieś na spacer albo... Wiesz co, sam sobie idź na jakiś spacer. Ej, Patrycja, no proszę cię. Nie łaź ze mną więcej. Patrycja! Jak Marta mogła tak zawalić z tym rzutnikiem? Przecież mówiłem, żeby była tutaj przed ósmą. I w ogóle dlaczego nie odbiera ode mnie telefonów? Przecież przez to wszystko teraz Patrycja w ogóle nie będzie chciała ze mną gadać.